Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Dzisiaj zapraszam Was do świata książki Ewy Nowak, Dzień Wszystkiego. Cała opowieść zaczyna się bardzo brutalnie, od ogłoszeń w gazetach o tragicznym wypadku. Małpka pogryzła dziewczynkę, nastolatkę. Cyrk będzie płacił odszkodowania. No i tak właśnie zaczyna się słynna historia Majki, 15-letniej Majki, która staje się ofiarą brutalnej małpki. Później przechodzimy do obrazów w dżungli. Tam widzimy małutką małpeczkę, która bardzo dobrze bawi się z mamą, czuje się bezpieczna do momentu, kiedy do akcji wkraczają myśliwi, czy raczej wyłapywacze małp, aby pozyskać nowy materiał do pracy ze zwierzętami, do występów, czy do handlu po prostu. Taka przerażona małpka, pokaleczona, trafia pod opiekę ludzi i każdy jej dzień jest tragedią. Doznaje przemocy, cierpi, tęskni, jest zrozpaczona, nie wie, co się z nią dzieje, nie wie, co będzie się działo. Widzimy tu bardzo pięknie pokazaną historię całych dylematów zwierzęcych, tego, w jaki sposób przebiega tresura. Dowiadujemy się, jak bardzo brutalnie traktowane są zwierzęta, które są całkowicie podległe i posłuszne człowiekowi. Następnie wchodzimy w świat Majki. Majki, która wybiera się z przyjaciółmi do cyrku i ma być całkiem miło. Zapach kukurydzy, zapach popcornu, zwierzaczki bawiące się zabawnie, naśladujące różne rzeczy, różnorodnie reagujące na zachowania ludzi. I wszystko jest w otoczce zabawy, wielkiego rozluźnienia i poczucia szczęścia. Do czasu, kiedy małpka atakuje dziewczynę. Krew się leje. Nastolatki wpadają w panikę. Dziewczyna trafia na kilka dni do szpitala. No i tam po kilku dniach okazuje się, że nie do końca nie będzie miała sprawnej tej ręki, którą jej pogryziono. Do tego po powrocie do szkoły odkrywa, że rówieśnicy się od niej odwracają. Z jakiego powodu nie jest w stanie tego powiedzieć. Ale na szczęście poznaje Zuri. Zuri, która pomaga jej spojrzeć nieco inaczej na problem małej małpki i całej przemocy wobec zwierząt. Polecam i do zobaczenia.